Tak. Znajdujemy się aktualnie 15 km od Szczelej Woli. Jest to ostatni dzień wyprawy na miodzie, a więc chciałem go uwiecznić nie tylko poprzez to nagranie, ale też za chwilę relację na żywo, którą chcę już widać. Natomiast, no cóż, no, jest to piękna prosta. Z tyłu zachód słońca, po 1500 km żółty tir. Po ponad 1500 km dojazd do Pszczelej Woli i wreszcie koniec eskapady, ale nie koniec obrony robali. Nie koniec obrony pszczół, ponieważ ten temat będzie dalej się toczył, nie tylko my będziemy go kontynuować, ale też inne osoby, które są zaangażowane w ten temat. A więc no cóż, no, obserwujcie dalej profil i cóż, natomiast teraz zapraszam Was na jedną z ostatnich wycieczek, jedną z ostatnich relacji podczas wyprawy na miodzie. Relacji wideo podczas wyprawy na miodzie. No właśnie. Błotnik mi zamarza. I lód staje w hamulcach, dlatego te dziwne dźwięki, ale o, już zeszło. Napis Unia żegna.
to czasem nie mi boję, bo czuję się jeszcze pewnie. Na spodzaję, boję się szalić czy wypieprzyć. Jest to niesamowicie prosta. Ciągnie się przez 10 km. Przez 10 km jest to prosta droga. Oczywiście mocno wyboista. Zjadę środkiem. Ale z tyłu odjeżdżam, więc zjeżdżam. No fajnie jest to. Prosto do celu. Ostatnie 5 km zamierzam relacjonować na żywo.
No ciekawe, co oni sobie tam wymyślają ciekawego w tej wymysłówce. Pewnie jakiś fiu bździów.